Witam w jubileuszowym 40. już odcinku Niezwykłej Botaniki Stacha. W dzisiejszym odcinku powiem co nieco o bardzo ciekawym kaktusie zwanym Asteropchytum. No Asteropchytum po prostu, bo to jest potem już nazwa odmiany. Co o tym kaktusie należy wiedzieć? No należy wiedzieć, że... No, że to przede wszystkim jest kaktus, bo w ogóle nie wygląda na kaktusa, tak po pierwsze. Jest to rzadka roślina, ja ją dostałem w prezencie do innych rzadkich roślin, które kiedyś tam kupowałem. Bo kiedyś tam kupowałem chyba żywe kamienie albo coś takiego i dostałem ją też w prezencie przy okazji. Należy ją podlewać co 2 tygodnie, w zasadzie ją podlewam tak jak grubosze i tak dalej. Nawożę też nawadzam do kaktusów co 2 tygodnie. Znaczy się według instrukcji na opakowaniu, ale jeżeli jest instrukcja na opakowaniu, że co tydzień należy nawozić, no to i tak podlewamy co 2 tygodnie, a zwykle się nawozi z wodą, bo ja nawożę właśnie nawozami płynnymi, no to właśnie też co 2 tygodnie zwykle. Sadzimy do gleby do kaktusów. Ja trzymam roślinę w stanowisku słonecznym i ładnie sobie radzi, rośnie, powiedzmy. Bo ta roślina wyjątkowo powoli rośnie. No i to już jest koniec następnego odcinka Niezwykłej Botaniki Stacha. Zapraszam do oglądania poprzednich odcinków, zapraszam do oglądania następnych odcinków, zapraszam do subskrypcji, czyli śledzenia mojego kanału na YouTube Stach Amerykański. Zapraszam na moją nową stronę internetową. Link w opisie. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.